Czy pan jakoś brał udział w tej akcji przeciwko zamknięciu elektrowni w 2017? Brać nie brałem, po prostu mnie to, powiem szczerze, nie interesowało. No bo tak, były dlatego protesty, zbieranie tak, podpisów. I... Ale dlatego to mówię o tym, bo mogli się wziąć za to wcześniej, a nie teraz, jak już mają nóż na gardle. Czyli pan nie wierzy w to, że to coś nie, zmieni? Nie, nie. Już Unia za bardzo w to zaingerowała, także... Słyszałam, podpisałam nawet, żeby nie zamykali. Jak pani myśli, czy ta akcja ma szansę powodzenia, czy to gdzieś tam wpłynie na Brukselę, na władze europejskie? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Bo niektórzy mówią, że to już troszkę za późno. A za późno jeszcze nie jest, moim zdaniem. Słyszałam. Tak. I nie wiem, czy waszym zdaniem ta akcja ma sens, ma czy ona sens, się powiedzie? No nie wydaje mi się, żeby się powiodła, ale na pewno ma sens, no bo wiele ludzi może stracić pracę, także... Oczywiście, ja pracowałem, byłem pracownikiem elektrowni 20 lat i jestem przeciwny temu zamknięciu. Ponieważ tu jest rejon taki, że brak pracy, a kopalnia, elektrownia to są jedne z większych zakładów i nie powinno tego być zrobione. Jak pan myśli, czy te protesty na ulicy, czy to zbieranie podpisów, czy to wystarczy, żeby wpłynąć na tą zmianę decyzji, która zapadła gdzieś tam w Brukseli? No raczej to nie wystarczy. Tu trzeba zaangażowanie po prostu nie tylko tych pracowników, którzy pracują jeszcze, ale znowuż tu chodzi o władze miasta. Tu powinno w tym kierunku coś się robić. A jeżeli już wcześniej wiedzieli, że takie coś będzie, to już powinna być jakaś elektrociepłownia zrobiona, żeby Turek nie był pozbawiony ciepła. Bo to grozi znów odcięciem ciepła do Turku. Brałaś jakoś udział w tej akcji, czy słyszałaś o jej przejawach? Właśnie chciałam się podpisać pod listą przed zamknięciem kopalni, ale niestety brakło mi czasu i przed 18, dzień po 18 już nie było listy. Ale myślę, że kopalnia nie powinna być jednak zamknięta. A jak myślisz, czy ta akcja ma jakieś szanse powodzenia? Myślę, że już teraz nie, bo jeżeli zostały podpisane te wszystkie papiery, to myślę, że już jednak nie. Nie słyszałem i nie uczestniczyłem. No to były protesty, to było zbieranie podpisów na listach. Jak myślisz, czy ma to szansę powodzenia, wpłynięcia na decyzję, żeby ta elektrownia, nie wiem, działała troszkę dłużej, chociaż 2 lata? No jakby dużo głosów tam będzie przeciw, no to podejrzewam, że mogą, tak, że będzie działać dłużej, jak dużo osób tam protestowało przeciw. A czy nie obawiasz się tego, jak Turek będzie wyglądał bez elektrowni? No obawiam się, bo pewnie dużo osób pójdzie na bezrobocie i będą pchać się jak zwykle do Profi albo Sungardu. Słyszałam, ale tak głębiej się nie interesuję tym, nie jestem w temacie. A, czyli nie dotarły do pani listy, nie, tam nie, podpisu? Nie, w takie rzeczy nie, Bo trwały protesty, był też jeden w Turku, tak, zbieranie podpisów. Czy zdaniem pani ma to szansę powodzenia, ma to szansę wpłynąć gdzieś tam na Unię Europejską? Że zostanie u nas elektrownia? No, że będzie działać przynajmniej dłużej, no powiedzmy 2 lata. Myślę, że nie. A dlaczego? Nie wiem, czy to za późno, czy po prostu jest za mały odzew? Za mały odzew chyba jest. Jeszcze za mały odzew i to jest wszystko za późno, żeby to pozostało. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.